Boga można poniżyć, czy można go zelżyć? Na początek myślę, że warto wyjaśnić sobie, że słowo zelżywość dzisiaj już jest archaizmem, chociaż jeszcze w pierwszej połowie XX wieku było w powszechnym użyciu. Zelżywość pochodzi od czasownika zelżyć, czyli uczynić lżejszym, a później nabrało też znaczenia znieważyć, zhańbić, przynieść ujmę. Sama zelżywość, czyli wstyd, hańba, zniewaga, jest czymś negatywnym. I nie ze względu na tego, kto jej doświadcza, ale ze względu na tego, kto ją czyni, kto jest jej sprawcą. Poniżenie Boga kryje się już w tajemnicy wcielenia. W prologu Ewangelii świętego Jana czytamy: przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Zelżywością wobec Jezusa było na przykład posądzanie go o złe zamiary, złośliwe ironizowanie z niego, wzbudzanie podejrzliwości wobec jego nauczania. Zelżywością było też nazywanie go zwodzicielem, żarłokiem, pijakiem, przypisywanie jego mocy uzdrawiania złemu duchowi. Zelżywością było też zarzucanie mu zamiarów samobójczych oraz szukanie okazji do zabicia go, o czym wielokrotnie też Ewangelie wspominają. Serce Jezusa było napełnione zelżywością najbardziej podczas jego męki, kiedy na przykład całował go Judasz w Ogrojcu, kiedy nazywano go królem po ubiczowaniu, kiedy ukoronowano go cierniem i bito po twarzy, kiedy przegrał w cudzysłowie wybory z Barabaszem, kiedy został opuszczony przez wszystkich swoich uczniów, gdy umierał na krzyżu. W ten sposób spełniało się poniżenie i ogołocenie zapowiadane od dawna przez proroków. Prorok Izajasz pisał na przykład: jak baranek na rzeź prowadzony, tak on nie otworzył ust swoich. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Jezus cały czas doznaje zelżywości, a sprawcami są tego wszyscy, którzy sprawiają mu ból serca przez grzech, ośmieszanie Ewangelii, prześladowanie jego uczniów, wyrządzanie zła i krzywdzenie ludzi. Jezus jest wrażliwy na każde zło, które dotyka każdego człowieka, bo każdy człowiek jest dla niego wartością, jest dla niego bezcenny. Święty Jan Paweł II mówił: serce Jezusa, ludzkie serce Syna Bożego, jakże bardzo świadome godności każdego człowieka, jakże bardzo świadome godności Boga człowieka, jakże bardzo wrażliwe na wszystko, co tej godności uwłacza. Dlatego jakiekolwiek nieporozumienie między ludźmi sprawia, że serce Jezusa napełnia się zelżywością. Jak go od tego uwolnić? Dziękować Bogu za wszelkie dobro, zauważyć zasługi serca Jezusowego dla nas. To równoznaczne z tym, żeby uwierzyć w Bożą miłość.